Świat go nie poznał, słyszeliśmy. A więc, co jest znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa? Jest nim wiara w Boga, oparta czynami, świadectwo wiary. Rozpoznają go tylko ci, którzy nie żyją duchem tego świata. Bo kto żyje duchem tego świata, ten nie może poznać Boga. Ten odwraca się do Boga plecami. Dlatego Pan Jezus powiedział, wy nie jesteście z tego świata. Aby poznać Boga, trzeba porzucić ducha tego świata. Co jest takim papierkiem lakmusowym? Zobaczmy, jak modli się Pan Jezus w ogrodzie oliwnym. Mówi, Panie, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, a Twoja wola niech się stanie. Człowiek, który żyje duchem tego świata, przychodzi do Pana Boga tylko po to, żeby Pan Bóg spełnił jego wolę, aby Pan Bóg spełnił jego oczekiwania. Natomiast człowiek, który żyje duchem Bożym, przychodzi i mówi, Panie Boże, proszę Cię, o to i o to, ale nie moja, a Twoja wola niech się stanie. Ale tak może tylko poprosić człowiek, który jest świadom, że najwyższym dobrem w jego życiu jest Pan Bóg, a to dobro osiąga się przez zachowanie pierwszego i najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego. I że dla zachowania tego przykazania trzeba w swoim życiu nieraz bardzo wiele poświęcić. I to jest sprzeczne z duchem tego świata. I to nam bardzo mocno ukazuje dzisiejsza Ewangelia. I nie będę mówił z jakich rekolekcji charyzmatycznych, ale ludzie wychodzą skołowani, bo słyszą, że Pan Bóg ich błogosławi i tak jest, ale są błogosławieni starotestamentalnym błogosławieństwem Jabesa. Niech Cię Pan błogosławi na wszystkich Twych drogach. Niech Ci da pomyślność w Twoim życiu. I bardzo dobrze, niech błogosławi, ale pragnienie Pana Boga jest tylko nie na tych drogach życia błogosławić, ale poprzez to życie doprowadzić nas do życia wiecznego. Stary Testament, my mamy obowiązek przyjmować w świetle Nowego Testamentu. Błogosławieństwo starotestamentalne w świetle błogosławieństw, które dał nam Pan Jezus w Ewangelii, a które nam wcale nie obiecują, że Pan Bóg będzie nam w tym życiu wyrównywał wszystkie ścieżki. Wręcz przeciwnie, obiecuje nam prześladowanie. I tu powstaje wielkie nieporozumienie. Problem wielu rekolekcji charyzmatycznych polega na tym, że tam idzie błogosławieństwo, tam idzie przesłanie tylko w stronę tego, że Bóg kocha, Bóg obdarowuje, Bóg leczy i Bóg da wszelką pomyślność. I to dlatego później tak wielu ludzi nie bierze swojego krzyża na każdy dzień, bo nikt im o tym nie powiedział. I zamiast zmierzać do Królestwa Niebieskiego, to zaczynają zmierzać do przepaści. Dlaczego to błogosławieństwo Jabesa w ten sposób jest powiedziane? Ponieważ w Starym Testamencie nie było pojęcia Królestwa Niebieskiego. Co otrzymał Hiob za cały trud, który poniósł, cierpienie? Dwa razy tyle, co miał wcześniej. Nie obiecał mu Pan Bóg nieba za to, co przeżył. Co obiecuje dla Abrahama i jego potomstwa? Ziemię? Obiecano jak najbardziej tą ziemię tutaj. Ziemię świętą. I dopiero Pan Jezus przychodzi i zaczyna głosić naukę o Królestwie Niebieskim. Dzisiaj mało się mówi, że skupiamy się na tym, że wszystkich uzdrawiał, ale Pan Jezus potwierdzał znakami naukę o Królestwie Niebieskim. Mówi, że osiąga się je, osiągają je ci ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy są cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a nie którym się we w życiu wszystko powodzi. Ale żeby być ubogim w duchu, cichym, łaknącym i pragnącym sprawiedliwości, osiąga się to poprzez ucisk, który człowiek będzie doświadczał tego świata. Życie błogosławieństwami
oznacza doświadczenie ucisku, dlatego na końcu słyszymy: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. A to znaczy, że ci, którzy nie cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, nie należy do nich Królestwo Niebieskie. I to jest właśnie tu problem głoszenia innej Ewangelii, która nie jest Ewangelią Krzyża. Która opiera się o Słowo Boże, ale traktuje je bardzo wybiórczo, pomijając to, co w nim jest najistotniejsze. I to właśnie chciałem mocno podkreślić, bo jeżeli ta Ewangelia jest czytana w uroczystość Wszystkich Świętych, to właśnie w ten sposób oni osiągnęli świętość i my na pewno w inny sposób tej świętości nie osiągniemy. Nie wystarczy poprawnie uczestniczyć we mszy świętej, nie wystarczy mieć spoczynki w Duchu Świętym. Nie wystarczy otrzymać nadzwyczajne dary, aby zostać świętym. Aby zostać świętym, trzeba wziąć swój krzyż na każdy dzień.